sztuka Maillardu jest, odbywa się już nie po raz pierwszy u nas. Ciągle mam to, ale tak nie widzę. Więc możecie uważać Państwo, że to jest pamięci. Po raz 11. O, to już trochę duża odpowiednia ilość razy, żeby występować bez żadnej ściągi. I bardzo dziękuję Grzegorzowi, miał taki genialny pomysł, który rozpowszechnił się chyba na cały świat, bo już podejrzewam, że zdaje się podkreślić inni wykonawcy tego typu działania w różnych miejscach Wrocławia i w Polsce. A mnie się kojarzy to z taką wspaniałą działalnością, kiedy twórca tworzy dzieło dla konkretnego człowieka i to dzieło wpływa do niego, jego poczuć. Tematy, jakie Grzesiek wymyśla co roku, temat na wakacje, żeby... Ja to trochę postrzegam, że miłośników swojej pracowni i uczniów to tak trochę trzyma na takiej artystycznej smyczy, tak jak Dziunię nigdy nie widziałam na smyczy. Tak, nie chcę zerwać na ten okres wakacji, 2-3 miesięcy, nie chcę z Wami zerwać więzi. To jest raz, a dwa, że nie chcę, żebyście Wy zapomnieli o tym, że jesteście po prostu artystami i trochę inaczej musicie spędzać te wakacje, czyli myśleć cały czas jako twórca. Twórca nie ma urlopu. Ci, którzy długo się grzebią w tych artystycznych poczynaniach, zdają sobie sprawę z tego, że urlop od twórczości jest dramatem dla każdego artysty, czy to tancerza, czy to muzyka, czy plastyka. Dziękuję za piękne wstępy do naszej kolejnej wystawy. Tam jeszcze w tej całej teorii Maillardu i sztuki poczty wkręciłem w to wszystko szkołę. Siedząc właśnie w tym trzecim członie Mail Art School, tam się zachowuję jako belfę i te odruchy właśnie mają tam w edukacji artystycznej, gnieżdżą się tam właśnie te wszystkie haczyki. O te smycze, o których mówiła Klara, to ja tam właśnie staram się jak najbardziej rządzić jako taki typowy belfer. Aczkolwiek, czekając na kolejny temat na wakacje, też się przygotowuję mentalnie, oczywiście czekam na te wakacje, żeby się troszeczkę otworzyć, poza tak edukacyjnie. Prac przyszły w tym roku przepiękny i różnorodny, z różnych coraz dalszych zakątków świata. No i zobaczycie, oprócz tej ekspozycji stałej, jeszcze prezentację multimedialną, którą staramy się zawsze przygotować, jaką inną wartość estetyczną. Stoję w okniku. Długą noc. Całą noc. Tak samo jak ty. Jak księżyc powiedział mi, że nie dla nas lśni. Bije zegar, cichy dzwon. Słyszę go, tak samo jak ty. Tak samo. I ja dobrze rozumiem. Poczekaj. Jak ty. Ach, kto? Kto i gdzie? Jest ta noc, jest ten dzień. Mój dzień. Twoja noc. Dobre sny, dobre dni. Stoję w oknie. Długą noc. Całą noc tak samo jak ty. I tak samo twoje duże łzy w oczach mam. Jak ty. To jest jedyny reflektor, który to będzie właśnie tak pracował, bo wiesz, na przykład na osobę recytującą. No to fajnie, to będziesz miał super film, mówię ci. Proszę bardzo, możesz sobie zrobić jak... Nie no, będziesz miał film taki, jak sam oświetliłeś, no. Przecież ja nie będę ingerował w twoją wizję. Grzesiek, będę to jakieś subtelne światło puścił.
Dziunka, Dziunia.